Dziennik J. Co? Kurde, ile questów! Partiatik! Live! A nie. To jest wykonane już? Tupę, nie wiem co się dzieje w tym J. Tam możemy iść. To idziemy. Czekaj, chyba że ja mam to zaznaczyć. Co to jest w dupę? Eliksir dla Triss. No jest, zaznaczone gdzie iść. Tu. Nie taka zła grafa? No nie jest źle. Dziwne modele są ludzi, ale ogólnie grafa nie jest taka zła. Też myślałem, że gorzej to wygląda. Taka grafika z tamtych lat, choć może gorsza niż z tamtych. Ale jest po prostu stara gra. Ej, beczek się nie da przeszukać. Dzięki, Black. Cieszę się, że będziesz przechodził te gierki z chęcią obejrzeć, jak to robisz. No pierwszy raz grałem w Wiedźminy. Zobaczymy jak się spodoba po Soulsowych grach. Dobra, na górę czy tu? Ty, a możemy tu wejść? O kurde, co jest w dupę? Geralt, co się dzieje? Nie mam spoko. Teraz czasu na opowieści. Patrzę. Muszę zrobić eliksir dla Triss. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. W spokoju wieczornego. Ja żadnego Wiedźmina nie przeszedłem. Piętrze, weź calcium equum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki. Zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. Oho. Powiedz mi jeszcze raz. Dobra, kliknę, zobaczysz co powie, czy co innego. Powiedz mi jeszcze raz, gdzie mogę znaleźć calcium equum? Nawet. W pokoju wieczornym. W skrzyni. Alkohol. Gdzie znajdę alkohol? Białą mewę znajdziesz w zbrojowni. Na pierwszym piętrze. W skrzyni. Pomieszczenie pełne broni i manekinów. Zorientujesz się. Wiedźmin 2, najlepsza gra na świecie? Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. Bywaj. Eliksiry możemy robić. O kurde. A jak się medytację robi? Louis Tim, nie mam pojęcia. To? Przy ognisku, aha, okej, dobra. To on nam kazał iść tu, po te kamienie czy tam wódę. A, racja, no. A jak się eliksiry robi? Tupę nie widzę nic. O kurde, jak z tego wyjść? 0 godzin. Prawej góry, dobra. Później zrobię. Może ten questowo się będzie robić to. Dwa razy, tak? Krzesiwo. Rozpala ognisko, ale jednorazowego użytku, ty. Rywiński kriek. Słaby alkohol. Daj. Biorę wszystko, co jest. Co to za czerwony napis był? Przed chwilę widziałem. Kurczak. Bierzemy. Jest tu ograniczenie weku? Ta, o kurde, to do dupy już. Co jest, ty? Kto? Sukinsynu.
wieprzek. Jak wieprzyk? Pieprzony herba. Nie, ty finishery to przesada. Ja miś na górę chyba. Nie wiem, idę na górę. Pierwsze piętro, tu się już i tak nie da. Gdzie biegniesz, łysy? Ej, co oni tacy słabi? Ty! Dwa ureny! Waluta Temeri. Ej, oni mają itemy teraz. O kurde, to już nie jest takie proste. Zaczyna się looting. Ale krew z niego tryskała. Czy my blida nakładamy jakoś? Coś takiego? Aha, obrażenia minus 30%. Co to w dupę ma być? Co ja mam za miecz? Dobra, ryj kolego. Dobra, pieprz. Kurde, coś tu było, ale nie widzę. Chłop zniknął. Ale itemy leżą, git. Biorę, co jest. Biblioteka. Zamknięte. Jest komoda. Bierzemy. Mogę levelować. Czekaj, coś tu jest. Ole itemków tu będzie. Woda. Czy to jest alkohol? Nie, woda. My wódę mieliśmy znaleźć, a nie wodę. Chlibek. Szafeczka. Biorę co dają. Zamknięte. Co, jakiś skrót? Mogę go odblokować? Czekajcie. Tu chyba. Tutaj. Wielka skrzynia, w której trzymają wódę. Jaskółka. A, to jest to kalcjum. Nieznany elcze, co? Mam go wypić, żeby poznać, co to jest? No nie pije. Właśnie, jak się tu zapisuje? A, są autozapisy. O, zobaczcie. 2016. To chyba mój brat grał. Nie wiem, jak się zapisuje. F5. O! A tu się często wczytuje? O! Wszedł już Blid? Ty! Na czym polega ten nożyk? Blid, no był. No mam go, ale jak go użyć? Monstrum albo Wiedźmina opisanie. Opisuje, w jaki sposób zwykli ludzie postrzegają Wiedźminów. A to z książki będą jakieś fragmenty. Zaprawdę nie ma nic wstrętniejszego nad owe monstra. Ta, to z książki są te.
Glosariusz. Fajnie. Czytaj, ja to znam. Dobra, ty. O kurde. Szansa na efekt krytyczny krwawienie 40%. Jak to użyć? Którym się... O. Ej, dobra jest siekiera? Ty, w dupa. Może pod aksa gramy wieśkiem? Kurde, nie wiem. Ty, wygląda jak debil, jak to nosi. Tak szczerze. Dawaj. Dawaj. Katanka. Kataneczka i luj, gameplay jest. Pokój. Nie, my tu mamy iść niby. Useless te bronie dodatkowe? No wygląda jak debil, zdejmę to chyba. Ale chciałbym to użyć, żeby zobaczyć co to robi. O! Chleb z kurczakiem. Co jest w dupę? Wódeczkę jeszcze musimy zdobyć. Czy już mamy? Może już mamy, bo podnoszę wszystko co jest. Witaj ponownie. Załatwione. Załatwione. Na górze jest już bezpiecznie. I mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. O. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. No i luj. Oto receptura. Potrzebujesz czegoś, wilku? Mam kilka pytań. Słucham. Z tym toporem. Powiedz mi coś o eliksirach. Możesz powiedzieć mi coś o eliksirach? Bazą alchemiczną jest alkohol. Im lepszy, tym czystszy i bardziej wartościowy eliksir ci wyjdzie. O! Widzę, że dobrze się tu czujesz. Zawsze wolałem zbrojownię od laboratoriów alchemicznych. Wesemir, mimo iż zawsze powtarzał, jak ważne są eliksiry, nie zna się na tym najlepiej. W końcu jest instruktorem szermierki. Stara się nam przekazać wszystko, czego go nauczono. A to było parę ładnych lat temu. Ja nie lubię się poprać w tych wszystkich proszkach, grzybkach i innych świństwach. No i dobrze. Nie jesteś punem. Powiedz, bylibyście w stanie przeprowadzić mutację Leo przy pomocy Triss? Być może. Nie wiem. To trudna sprawa. Nigdy nie pokazaliśmy Triss laboratorium. A ostatnie mutacje przeprowadzono wiele lat temu. Jeszcze przed bitwą. Wesemir powie ci więcej na ten temat. Myślisz, że Triss nie wykorzysta Myślisz, że Triss nie wykorzystała swojej magii, żeby dostać się do laboratorium? Co oni tak ślizgają w tle? Sekrety. Poza tym wiele dla nas zrobiła. Dla ciebie. Mówiąc krótko, ufam jej. W takim razie nie rozumiem, czemu nie pokazaliście jej laboratorium. Triss chciałaby wykorzystać nasze sekrety, żeby czynić dobro, leczyć ludzi i tym podobne. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jednak to nie takie proste. Nie za darmo. Historię o gnomie Alfredzie na Blue? Eskel, straciłem pamięć. Jak wszyscy z jego rasy, był niezrównanym wynalazcą. Po wielu latach pracy odkrył materiał o niesamowitych właściwościach. Miał on służyć głównie do prac w kopalniach i kamieniołomach. Alfred, mimo że niewątpliwie był geniuszem, nie przewidział, do czego jeszcze może posłużyć jego wynalazek. Inni szybko skojarzyli, że substancja wyrywająca z ziemi najtwardsze kawałki granitu może też burzyć mury zamków. Byli też tacy, którzy zastanawiali się nad wykorzystaniem jej w walnej bitwie. Rozumiem, do czego zmierzasz. Co się stało z Alfredem i jego wynalazkiem? Czarodzieje nie dopuścili do rozpowszechnienia tego cudu. Alfred popełnił samobójstwo, a jego pracownia spłonęła. Aha! Mega sus.
Czekaj, ale czemu mi się to znowu świeci? Mam drugą opcję tam wybrać, czy co? Powiedz, bylibyście w stanie przeprowadzić mutację Leo przy pomocy Triss? Być może. Nie wiem. Pójdę pogadać. Kurde, ale ja chciałem z tobą pogadać. W czym? Powiedz mi o próbach. Cały proces składa się z trzech etapów. Pierwszym jest wybór. Leo właściwie go już zakończył. Polega on na ciężkim, morderczym treningu połączonym z odpowiednią dietą. Domyślam się, że ta dieta to coś więcej niż zwykła marchewka i sałata. Tak. W laboratoriach rosną unikalne grzyby, mchy, trawy i zioła. W połączeniu z treningiem jesteśmy w stanie znacznie zwiększyć przyrost masy mięśniowej, przemianę materii, kondycję, słowem ogólną wydolność organizmu. Wszyscy przechodzą pierwszy etap? Niestety nie. Najczęściej wysiada wątroba i serce, czasem psychika. Nadmiar agresji, niekontrolowane wybuchy gniewu, depresje. A drugi etap? Rozumiem. A drugi etap? Próba traw. Wymyślono o niej więcej bzdurnych bajek niż o śniegowej królewnie. Przed napadem w laboratorium były retorty, piece alchemiczne, receptury, zioła i trawy. Brakowało tylko czarodzieja i magii. Widziałeś próbę na własne oczy? Tylko jedną. Naszą. Kiedy zbielały ci włosy, myślałem, że wariuję. Trawy wpływają na system nerwowy. Proces musi być kontrolowany magicznie. Efektem jest błyskawiczny refleks. Tempo reakcji nieosiągalne dla zwykłego człowieka. Przeżywa 4 na 10. Ostra selekcja. Powiedz o ostatnim etapie. Tak, Rytkers, czyli niestety mutacja nie stał się Wiedźminem. Kostnego, zmiany hormonalne. Nie znam się na tym najlepiej. Dzięki nim widzimy w ciemności. Nasze rany goją się 2-3 razy szybciej niż u normalnych ludzi. Do tego dochodzi zwiększona odporność na trucizny. Brzmi nieźle. Jaka jest tego cena? Sterylność. Jesteśmy bezpłodni. Zmiany są nieodwracalne? Całkowicie. Widziałeś magiczną burzę? Byłem wtedy na polowaniu. Zanim nadeszła, do lotu zerwały się chmary lelków kozodojów. Całe setki. Szare, niesamowicie szybkie kształty. Dziki, urywany tryl. Szybkie klaskanie skrzydełek. W sumie to normalne. Chociaż nie zawsze jest ich tak dużo. Nie zawsze wyją tak potępieńczo. Potem nadeszła burza. Wiedziałem, że nici z polowania, więc ruszyłem do Kermoren. Po drodze trafiłem na pozostałych. Bywaj. Bywaj. Wiesz, w Kermoren jest skrzynia, w której jest item. I jak przytrzymasz item ze skrzyni, zamkniesz skrzyni i znowu otworzysz, to kopiujesz się item. Dzięki widzu, ale ja nie gram na glitchach w gry. Zwłaszcza za pierwszym razem. Witaj ponownie. Co mam teraz zrobić? Porozmawiaj z Wesemirem. Bywaj. O, ciężko było. Na górze zastałem kilku maruderów, ale... Rozumiem. Przeraza zraniła Lamberta. Na szczęście to nic groźnego. Dobrze, że pobiegłeś z Triss i załatwiłeś tego magika. Dzięki temu ocalała chociaż część sprzętu. Ale najważniejsze i tak przepadło. Tak, wiem. Nasza piękna czarodziejka znów miała rację. Dobrze się spisałeś. Weź tę zbroję i miecz. Trzymałem je dla ciebie. Oho! Daj! Lambert nauczył mnie receptory eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir. Następnie? Ja pierdziel. O! Nowy skin. Ty, oni mają lepsze skiny. Tak? Co się stanie, jeśli pomylę składniki? Będziesz musiał znaleźć nowe. Ja. Skąd je wezmę? Czy ja mam sam je wybrać? Jaskółcze ziele, zgłoś się do mnie. Eskel na pewno ma jakiś alkohol, a minerał widziałem na piętrze. Ale postaraj się tego nie schrzanić, to nie jest trudne. Jak ja już nie pamiętam.
Czy oprócz nas są jeszcze inni wiedźmini? Kiedyś były jeszcze dwie wiedźmińskie szkoły, ale już dawno o nich nie słyszałem. Wszystkich, o których nie wiadomo, już poznałeś. Drugie jakoś? Berengara. Znałem go? Chyba nie. Zawsze był zamknięty w sobie i chodził własnymi ścieżkami. Tak naprawdę nikt z nas nie znał Berengara. Pamiętam, że regularnie uciekał z Kermoren, ale zawsze w końcu wracał. Dopiero po próbie traw zaakceptował swoje przeznaczenie. Witam, i zabrał się za ćwiczenia. Czemu go tu nie ma? Czemu go tu nie ma? Nie wiem. Od dawna nie miałem z nim kontaktu. Berengar. Chciałem o coś spytać. Pytaj. O co? Kim był Leo? O! Sierotą, jakich setki można było znaleźć w rynsztokach po wojnie z Nilfgaardem. 6 lat temu przyjąłem go do terminu. Przykro mi. Odzyskamy nasze tajemnice i znajdziemy morderców Leo, choćby uciekli na koniec świata. Masz na to co zrobić, jak mi ciuchcia jeździ po jelitach? Chciałem o coś spytać. Pytaj. Wspominałeś, że już kiedyś broniłeś Kermoren. Tak, dawniej Kermoren było pełne życia. Na stałe mieszkało tu 15 wiedźminów. Przygotowywali i trenowali chłopców mających przejść próby. Tylko oni znali tajemnicę przemian. Na zimę do warowni wracali wiedźmini ze szlaku. Ci, którzy nie znaleźli swojego miejsca wśród ludzi. Przed bitwą w Kermoren przebywało 23 wiedźminów i 40 uczniów. Ale spawner. Mało. To jest mało? Mało, wziąwszy pod uwagę tłum fanatyków, z którymi mieli się zmierzyć. Nie wiem dokładnie, jak do tego doszło. Później mówiono, że była to reakcja spontaniczna, nagła i niemożliwa do przewidzenia eksplozja słusznego gniewu, zrodzona przez niechęć do wiedźminów. Aha. Faktem jest, że ktoś rozmyślnie podjudzał i szczuł tłuszcze. Rozdawano nawet ulotki, wstrętny paszkwil, który specjalnie wyznaczeni podżegacze czytali chłopstwu. Faktem jest również, że mimo druzgocącej przewagi liczebnej fanatycy nie zdobyliby twierdzy, gdyby nie pomoc czarodziejów. Przeżyłem jako jedyny. Przez przypadek przeoczenie. Nie oszczędzili nawet najmłodszych chłopców. Przejdź się po murach, wilku. Popatrz na szkielety. Może znajdziesz ulotkę? Kiedyś były ich setki. Przeczytaj ją i zapamiętaj. Jako przestrogę, do czego znajdziemy? Są ludzie. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Masz jakieś podejrzenia, kim byli napastnicy? Nie. Trzeba wziąć. Choć obecność czarodziejów świadczy, że to nie byli zwykli bandyci. Przeszukaliśmy zabitych. Jedyną wskazówką są brosze w kształcie salamandry. Mieli je wszyscy. Oho. Czuję, że nadszedł dla nas ciężki czas. Bywaj. Dobra, idziemy do przerazy. Tajemnica Berengara. Ty, jest jakiś quest z tym wiedźminem. Zdaje się, że wiedźmini zawsze lepiej machali mieczem niż pędzlem. Czekaj, cicho sieć. Gdzie ten nowy miecz, co on mi dał? A, to już jest on. Nie ma minus 30% obrażeń. Uuu. No to git. Przed chwilą zacząłem. Co ja tu mam nadal? Jak zobaczyć, co to jest? A, tak. Ja pierdziele, jak 2,5 godziny, znaczy 3? To IRL 3 godziny jeszcze? Ja pierdziele, ty, ale OP te potki są. Ej, możemy w to zapieprzyć ardem? Co to robi? To jest jakiś easter egg? Że muszę ileś uderzyć? No grafika typu Gothic 2, ale... Ale to te dalsze rzeczy, te bliższe to w miarę dopracowane. Dobra,
Chyba wracamy. Jeszcze chciałem tą ulotkę zobaczyć. Aha, tu była z przerazą tym Ardem. Te dzwony, no tak, ona miała być wrażliwa na hałas. Ale ja tej uloty nie widzę. Na murach miało być, ale ja ślepy. Alt trzymam ciągle i luj. Chyba, że tu. Nie no, z takiej odległości widać te, więc tu chyba nie ma. O kurde, tu się chodzi tylko po ścieżkach wyznaczonych w tej grze. Inaczej dedek. Nie ma tych ulotek? Aha. To luj. Nie działa. To nie jest open world? Ta gierka? Okej. Okay. Dobra, wracamy tak to. Wracamy ugotować eliksir. Książkę tak. A książki czytałem, no, Wiedźmina. Goku nam ma pytanie. No, był przed chwilą CS, minutę temu. Klasycznie. Dobra, i tu się robi te? Tu? Gdzie to jest ta fiolka w dupę? Tu! O ja pierdziele! Czekaj, jednak się samo robi. Lekarstwo. To co on pieprzył, że ja tego nie zrobię, ty mitoman? Biała mewa, dawaj, rób. Jest! Ej, my mamy na grom. To jest na AD, jaskółka HP, biała mewa. To nic. Puszczyk na manę. Grom z jasnego nieba. Wiuska szczelił pierun. Zrobiłem. Tak? Bywaj. Pogadaliśmy. Gdzie jest Tris? Ja jej miałem to dać. Ty! Nie, my tu byliśmy. Kurde, w dupę. Te ściany niewidzialne. Ja tu mogę spaść? Nie, nie da się. W tej grze... Czaj. Nie da się. Tu się chodzi po ścieżkach. Ale co ty mówisz? Schody do pokoju Tris. Idziemy. O kurde, ale ciężko tu się odnaleźć. Skrzynia. A my jesteśmy tu. Wyżej ona. O kurde. Ty, RTX on. Wino. Jagody. Tris! O Boże, ty w dupę. Przygodówka. Które to jest?
Dziękuję, Geralt. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi: tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Susie? Z przyjemnością. Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Triss, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście. Nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Vesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Nie ma nic do wybaczania. Bardzo pomogłaś. Trzeba to dobrze rozegrać. Jasper, aktywacja. Nie ma nic do wybaczania. I bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek Geralt inną. Poeta. Chyba, że z taką jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Geralt. Geralt się odpalił. Chodź, sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. Oho. To jest Triss? Ja pierdziele ty. Karty Tarota się tu zbiera. Geralt, byłeś wspaniały. Jak zwykle. Jak zwykle? Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Kurde, niestety. Włosy się pije. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo, ukradli mutageny i uciekli. Biedny Vesemir. Kolejny z jego wychowanków zginął. Wieje, no. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie traćmy więcej czasu. Chyba, że chcesz o coś spytać. Możesz mi powiedzieć coś więcej, czarodzieju? O, mogłabyś przywrócić mi pamięć? Nie wiem. Musiałabym cię zbadać. Zresztą istnieje duża szansa, że pamięć wróci sama. Najlepszym lekarzem jest czas. Jak duża szansa? Naprawdę trudno powiedzieć. 50%. Badania umysłu są skomplikowane. Gdybym wiedziała, co spowodowało utratę pamięci, byłoby znacznie łatwiej. Cóż, teraz nie ma czasu na badania. Geralt, możemy już iść? Nie. Możesz mi powiedzieć coś więcej o czarodzieju, który obrabował laboratorium? Przede wszystkim jest bardzo potężny. Doskonale kontrolował moc zaczerpniętą z kręgu. Być może rośnie nam drugi Vilgefortz. Kto? Nieważne. Przy okazji dzięki za wsparcie wtedy na dziedzińcu. Chciałam cię nauczyć pewnej przydatnej umiejętności. Co? No przecież gadaliśmy! Gdzie ty idziesz? Ty! Ty! Czyli dlatego Vilgefortz jest czarny w Netflixie. Wzorowali się na Wiedźminie 1. Wszystko teraz ma sens. Geralt, możemy już iść? Wspomniałaś o konsekwencjach kradzieży. Większość czarodziejów i władców sprzedałaby własną duszę, aby dostać w swoje łapy te wasze mutageny. No czarnoskóry, afroamerykanin. Albo i jedno i drugie. Problem w tym, że aby skorzystać z tej wiedzy, potrzeba czarodzieja, który opanował arkana w stopniu co najmniej mistrzowskim. A takich jest niewielu. A bogaci kupcy? Książęta, królowie? Być może. Wszystko jest możliwe. Szkoda czasu na czcze rozważania. Mamy za mało informacji. Masz rację. Geralt, możemy już iść? Czemu ci się włosy pieprzą? Dobra, chyba wszystko. Ruszajmy. Nie dajmy Vesemirowi czekać. Chodźmy więc. To jest finał tutorialu, czy tam prologu? Tam. Dobra. Oni mają lepsze skinki.
O 7, Leo. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba, że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. O! Test ma wobec ciebie dług wdzięczności. No tak. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Triss, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Była karta z Triss? Mam, ale nie wiem, czy da się ją zobaczyć poza tym jednym momentem. Da się? Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Triss. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Fluszed. Przez FPS-y ten glitch? Dobra. Do zobaczenia. Bo ja winę, że mam 500 FPS-ów w tym momencie. Teraz mam 3500. Zaraz mi się karta graficzna spali. Ja pierdziele. Czemu nie czytają? Wiedźmini ruszyli po 4 świetne. A czytaj mi, Xardas. Do Wyzimy. Do Wyzimy. No muszę zmienić zaraz. Rozdział pierwszy. Jestem zmęczony. Już niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Karolina. Zimno mi. Kupię ci ciepłe mleko z miodem. Chcesz? Tak, chcę mleko. Za dużo w dupie ma. Ty, co jest? Co jest? Psy? Jakie psy? To matka czy kto? Co się dzieje tu? Alvin? Zrób to. Alvin! To bardzo ważne. Co to za imiona? Biegnij najszybciej jak potrafisz do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij! Te psy są złe. I w slow-mo biegną. Ej, gonią mi ich! Jo pierdziele, to są dobermany. Czy pitbulla? Co jest? Zamykaj bramę! Która jest z tego? Bestia! Bestia atakuje! Alarm! Ty, to Bezzi znowu był? Karolina dead! Nie będzie mleka. Bestia z Wadowic. Ale co ty piszesz? To jakieś psy. Geralt, Melitele cię zesłała. Za bramą jest kobieta. Psy zaraz ją rozszarpią. Zrób coś. Ratunku! Kurde. Nie! O ja pierdzielę. Nie masz się otwierać bramy. Bestie wpadną do środka. To prawda. Te psy są bardzo niebezpieczne. Ej, ty jest Bezzi. Pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się. Sam ją uratuję. Rycerz. Stój, nie poradzisz sobie sam. Niech cię szlak. Wszyscy zginiemy. Gruby, zamki ryj. O Jezu! Wyjmij miecz! Dobra, dawaj topór. Dobra, ty! Ten topór to do wypieprzenia jest. Co to było? Ten topór takie gówno. Co? Co się dzieje? Co się odpieprza? Zasadnicza śmiecza i topora. Białego zimna i białego światła.
Czas szaleństwa i pogardy. Ted Dayret. Czas końca. Oho. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen Iker, z zasianego ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To wróżba Itliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alvin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Ludzie leżą. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na zdziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zielone. Czemu nie są podpisani oni imieniem? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co cię tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Ciii, nie tak głośno. Ciii. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może Wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Skąd mnie znasz? No przecież jestem Geralt Rivi, tak, musi mnie znać. To skąd mnie znasz? To ja, Shani, nie poznajesz? Shani. Co się z tobą działo? Słyszałam, że zginąłeś podczas pogromu w Rivi. Niestety straciłem tak pamięć. Było, ale żyję. Moje wspomnienia ograniczają się do kilku ostatnich tygodni. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. U nas na północy neurologia jest jeszcze w powijakach. Słyszałam jednak, że czasami pamięć wraca. Nie jest tak źle. Zaczynam się powoli przyzwyczajać. Z niechęcią przyznaję, że czarodzieje są w tej dziedzinie skuteczniejsi. Może któryś z nich mógłby ci pomóc. Co ty pieprzysz? Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? To chyba jacyś bandyci terroryzujący okolice. Miejscowi strasznie się ich boją. Wczoraj przynieśli chłopaka, którego te potwory wychłostały. Kartę szali. Lamią? Meińskim batogiem, batem z małymi kolcami i zadziorami. Po uderzeniu odrywa kawał skóry i mięsa. Lamie są zakazane w większości cywilizowanych krajów. Ja pierdziele. Chłopak radził coś wykupnym. Pewnie chodziło o jakiś haracz. Chciał iść do Wielebnego. Niestety zmarł na gorączki. Co jest? Gdzie my jesteśmy? Na Białorusi? Zabawię tutaj dłużej niż planowałem. Mogę zima to Białoruś. Czy zależy na tej salamandrze? Albo Rosja. Zabili kogo? Kogoś? Tak, powiem ci, luj. Zabili kogoś, kogo zdążyłem polubić. Wiedźmin bez tajemnic. W takim razie nie chciałabym być w ich skórze. Co robisz w tej wiosce? Jestem w drodze do Wyzimy. Będę walczyć z zarazą Katrion w szpitalu Lebiody. Kiedy wyruszasz w dalszą drogę? Jak skończę pomagać ofiarom sfory, nie mogę ich tak zostawić. To zajmie trochę czasu, ale bez pomocy połowa z nich umrze. Co się teraz stanie z Alvinem? Do której? Do nie drugiej? Nie będę się nim opiekować. Jakoś... Może ktoś z wioski zechce go przygarnąć. To rezolutny dzieciak. Na pewno ktoś się znajdzie. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Bywaj. Dobra, teraz pytanie. Ile macie pieniędzy przy sobie? I tak już nie żyjecie. Otwierać bramę! Raz za bramę. Ognisko. Ej, warto rozpalać, bo nie wiem czy... Ile ja mam tych? Kurde, gdzie jest to krzesiwo? Które to jest? Ja pierdzielę, ja nie mam pojęcia, które to jest. Chleb z kurczakiem. Ja nie mam już krzesiwa chyba. A miałem. A nie, mam 5. Ty. Dobra, po pierwsze, czy da się sprzedać topór? Nie słyszę. Słyszycie? Nie zapuszczaj się do krypty, pełno tam potworów. Jestem wiedźminem. Nigdy nie wiadomo, gdzie i kiedy pojawi się bestia. Hmm.
Dobra, otwierać mi tę bramę. O kurde, otworzyli, ty. Dobra, to idę luta zebrać. Tylko muszę... Co jest? Czekajcie, zaraz wrócę. Idę luta zebrać spod bramy. Tylko jak ja mam tam pójść? Ty, tu jest ogrodzone. Nie mogę pójść. Aha, nie da się tam, to luj. Ja pierdziele, ty. X. Oj, zabije nas! Jaki silny ten mob. Szybciej. Ej, mogę bić chłopa? Zamykać bramę, już. Nie wpuszczamy nikogo, te psy są popieprzone. Rozpadało się nie na żarty. Skoro nie mogę wejść do miasta, pomodlę się w świątyni wiecznego ognia. Straszana wyż! Prości ludzie, szczególnie starcy, sporo wiedzą. Czasami w zamian za drobne podarunki dzielą się swymi opowieściami. Prości ludzie, no to opowiedz coś. Starcy, nie rozmawiaj z żebrakami. Można się od nich zarazić. Dzielą się swymi opowieściami. O! Witaj. Witaj. Co za parszywe miejsce. Utknąłem tu z zapasem towaru, a żona i dzieciaki czekają w mieście. Dlaczego nie możesz wejść do miasta? Bramy Wyzimy są zamknięte z powodu zarazy. Nic tak nie rujnuje handlu jak lokalna epidemia. Pozostaje cierpliwie. Kapitalista. Większość chorych wymarła, ale jest jeszcze bestia, są bandyci. Zaprawdę do kompletu nieszczęść brakuje tylko poborców podatkowych. Chcę cię o coś zapytać. To nie jest żebrak. Ej! O! To są jego itemy? A możemy mu coś sprzedać? Ty, on ma wybór, co go interesuje. Ty, to jest porypane. Nie mogę wciskać mu kitu. Rośliny, ole drogie, ile... My mamy 8 zeta, ja pierdzielę, ty. Słucham. Opowiedz mi o zarazie. Co tu dużo gadać? Podobno to jakaś odmiana... Wesemir nie dał kieszonkowego. Na wszelki wypadek nie zbliżam się do nikogo, kto choć trochę wydaje się chory. Ty się nie boisz? Jestem odporny na choroby zakaźne. Mój dziad też tak mawiał. Na koniec stwierdził nawet, że wrzody dymieniczne to tylko czyraki. Niech mu ziemia lekką będzie. Słucham? Myślał, że jest wiedźminą. Co wiesz o bestii? Z miejscowymi trudno się dogadać, ale podsłuchałem, że to jakiś upiór. Pojawia się znienacka i w okrutny sposób morduje tych, którzy mają nieczyste sumienie. Ciekawe. Wśród królewskich urzędników bestia miałaby używanie. Podobno służą jej inne upiory w postaci niestrudzonych ogarów. A więcej nie wiem. Będę musiał popytać miejscowych. Słucham. Na Podgrodzie można spotkać bandytów? Tak. Nazywają siebie milicją, a haracze zwą łapówkami. Słyszałem też, że pojawiła się tu jakaś sekta z Wyzimy, ale nic o niej nie wiem. To ta salamandra? Symbolem salamandry? Nie wiem, nie spotkałem ich. Pogadaj z Wielebnym. Jeśli to rzeczywiście sekta, kapłan będzie ją znał. Tak zrobię. O. Słucham. No słucham. Bywaj. Pieprz się, gruby. Co? Możemy wejść? Kurde, nie da się... Huzaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę!